Już na pierwszym wykładzie, gdy przedstawiałem program analizy pierwszej, mówiąc, że będzie głównie rachunek różniczkowy i całkowy, powiedziałem, że będziemy dążyć do zdefiniowania najpierw pochodnej, a potem do głównego twierdzenia rachunku całkowego. I nazwałem to twierdzenie twierdzeniem Newtona Leibnica. Już na pierwszym wykładzie wypisałem taki wzór. D po dx, całka od a do x z f od t dt równa się f od x. Wtedy był zupełnie niezrozumiały i uprzedzałem, że to nie było ważne, że jest niezrozumiały, ale powiedziałem, że to będzie bardzo ważny wzór, bardzo ważne twierdzenie. Pochodna pewnej funkcji z argumentem w górnej granicy całkowania jest funkcją wyjściową, od której się wszystko w tym wzorze zaczyna, czyli tutaj. Otóż to, co wtedy wypisałem, jest w tezie głównego twierdzenia i o tym twierdzeniu właśnie jest ten wykład. Twierdzenie Newtona Leibnica. Nie ukrywam, że jest to dla matematyka i nauczyciela, który przez wiele lat wykłada, duża satysfakcja, jeżeli może przeprowadzić wykład z fundamentalnym twierdzeniem matematyki. Ono jest dość dziwne, teoretyczne, zaraz założenia dodamy do tego twierdzenia i do tego wzoru, ale już jesteśmy o mały kroczek od finalnego wzoru do liczenia całych oznaczonych, bo do tego zmierzamy. Na razie tego może jeszcze nie widać, ale jesteśmy bardzo blisko. No i sytuacja jest taka w tym twierdzeniu. Mamy na starcie funkcję f. Funkcja f w literaturze przeczytamy jest całkowalna na odcinku AB. Weźmy ciągłą, czyli szczególną całkowalną, chociaż tych ciągłych jest tak dużo, że nie ma ograniczenia. Mamy funkcję ciągłą na odcinku AB. Jest taki model. Jest funkcja na odcinku AB. Funkcja f i zakładamy, że jest funkcją ciągłą. Wtedy dla tej funkcji ciągłej na odcinku AB tworzymy funkcję, którą zdefiniowaliśmy na poprzednim wykładzie i którą nazwaliśmy funkcją z argumentem w górnej granicy całkowania. Ten x jest argumentem, jest tylko w górnej granicy całkowania. I ta funkcja była poprawnie określona i tak ją nazywaliśmy. A teraz co jest w tym twierdzeniu? Twierdzenie mówi w tezie, że funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania, jak w tych wszystkich przykładach, które podawałem, jest zawsze przy funkcji f ciągłej, jest funkcją różniczkowalną, czyli ma pochodną i jej pochodną, użyłem akurat takiego symbolu pochodnej, jest funkcja wyjściowa, czyli jest funkcja ciągła, definiujemy funkcję z argumentem w górnej granicy całkowania i ta funkcja jest różniczkowalna, powtarzam, i jej pochodną jest ta funkcja, czyli funkcja z argumentem górnej granicy całkowania, z argumentem w górnej granicy całkowania jest funkcją pierwotną do funkcji f małe. O tym mówi główne twierdzenie analizy matematycznej. Powtórzmy jeszcze raz, dla funkcji ciągłej funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania jest różniczkowalna i jej pochodną, teraz tak to napiszę, jest wyjściowa funkcja i to ma zasadnicze znaczenie. Inaczej, to twierdzenie można by sformułować tak. Każda funkcja ciągła ma funkcję pierwotną i o tym już mówiliśmy. Co jest tą funkcją pierwotną? Właśnie funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania, bo jej pochodną jest wyjściowa funkcja. Ten wzór może spotkamy też w takiej wersji. Całka od a do x, czyli funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania. Tu t zmienię zmienną, dt. I tu będzie prim. Jak to czytać? No to jest właśnie ta sama funkcja. Zamiast tego oznaczenia stosujemy teraz primowe oznaczenie na pochodną i to jest f od x. I co jest całe twierdzenie? Funkcja ciągła ma funkcję pierwotną. Funkcją pierwotną jest funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania. Spróbujmy ten fakt udowodnić. Mamy więc, chcemy udowodnić to twierdzenie, mamy więc taką sytuację.
jest funkcja f, powtórzę, na odcinku AB założyliśmy, że jest funkcją ciągłą. Niech to będzie jej wykres. Mamy udowodnić, że najpierw biorąc funkcję f, tu zmieniam zmienną i funkcję z argumentem w górnej granicy całkowania od a do x, a potem różniczkując funkcję z argumentem w górnej granicy całkowania, otrzymujemy wartość wyjściowej funkcji. Czyli ta funkcja f duże od x, funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania, jest raz różniczkowalna, a dwa jest funkcją pierwotną do tej funkcji. I tu uwaga, nim dowód rozpoczniemy, w literaturze znajdziemy to twierdzenie ogólniejsze. Z założenia funkcja f będzie całkowalna na odcinku AB. I wtedy w tezie mamy, że ta funkcja, funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania jest wszędzie ciągła, a ta równość zachodzi w każdym punkcie ciągłości funkcji f. Jeżeli my zakładamy teraz, że funkcja f jest wszędzie ciągła, to znaczy, że ta równość zachodzi dla każdego x z odcinka AB, przy czym zawsze jest umowa, że na końcach operujemy pochodnymi jednostronnymi. No więc weźmy, udowodnijmy to twierdzenie dla punktu, który oznaczam x0. Biorę świadomie wewnętrzny punkt, czyli dla pochodnej obustronnej, dla normalnej pochodnej. Co mamy udowodnić? Że funkcja f duże jest różniczkowalna i że jej pochodną jest funkcja f małe. Czyli mamy udowodnić, że f prim w punkcie x0 istnieje i to się równa przy innych oznaczeniach f od x0. To jest ta teza. No to weźmy funkcję f duże i spróbujmy sprawdzić, czy ona jest różniczkowalna. No to z definicji biorę granicę ilorazu różnicowego f od x minus f od x0, pochodną dobrze znamy, przez x minus x0 przy x dążącym do x0. X niech będzie tutaj, narysowałem z prawej strony, ale może być i z lewej strony. No więc mam granicę ilorazu różnicowego i pytamy, czy granica właściwa tego ilorazu różnicowego istnieje i czy równa się akurat f od x0. Jeżeli tak, to kończymy dowód. No więc operujemy wartością funkcji f duże w punkcie x0, w punkcie x, x minus x0, iloraz różnicowy jest przygotowany. Zauważmy, że funkcja f małe z założenia jest ciągła na całym odcinku AB. W szczególności jest ciągła, f jest ciągła w x0. Co to znaczy jest ciągła w x0? Przypomnijmy, mieliśmy dwie definicje. Głównie zajmowaliśmy się definicją Heinego, ciągłości funkcji w punkcie, czyli granica funkcji w punkcie miała istnieć, wartość też i granica miała być równa wartości. Ale była i druga definicja, równoważna jej, którą też podawałem w odpowiednim miejscu, gdy mówiliśmy o funkcjach ciągłych, definicja Cauchy'ego. I właśnie tę definicję teraz przypominam. Funkcja f jest ciągła w punkcie x0, jeżeli dla dowolnego epsilona dodatniego istnieje delta, może jednak dla każdego epsilona dodatniego istnieje delta, tak, dodatnia, taka, że jeżeli x minus x0 jest mniejsze od delty, to f od x minus f od x0 co do wartości bezwzględnej jest mniejsze od epsilona. Czyli dla bliskich x-ów, dla x0, wartości funkcji są bliskie f od x0. To jest definicja Cauchy'ego funkcji, ciągłości funkcji w punkcie x0. Tę ostatnią nierówność rozpiszmy inaczej. F od x minus f od x0 jest mniejsze od epsilona, większe od minus epsilona. Opuściliśmy wartość bezwzględną. I jeszcze inaczej równoważnie. F od x jest mniejsze od f od x0 plus epsilon, większe od f od x0 minus epsilon. Powtórzmy. Dla dowolnego dodatniego epsilona, pomyślmy sobie malutkiego, istnieje taka delta, że jeżeli tylko x jest bliskie od x0 o mniej niż delta, to wtedy funkcja f spełnia takie nierówności. I to zapamiętajmy. Kontynuujemy rachunek, ale żeby limesa nie powtarzać, weźmy sam iloraz f od x minus f od x0 przez x minus x0. Wziąłem tylko iloraz różnicowy. To się równa. Korzystamy z definicji funkcji f duże. F duże jest tutaj. To jest całka od a do x.
I może nie będę pisał tego wszystkiego, tylko tak symbolicznie, to jest całka od A duże do X, ale tu powinno być z F od T, DT w tym miejscu, minus całka od w punkcie X0, czyli w tym miejscu trzeba wstawić X0. To będzie całka od A do X0 przez X minus X0. Tu jest zapis symboliczny, może takie trzy kropki jednak dam, że coś tam powinno być. To się równa. I teraz pierwszą całkę od A do X, trzymam odcinek od A do X palcami, zapiszemy jako całkę od A do X0 plus od X0 do X. Korzystamy z jednej, to była pierwsza własność na jednym z wykładów, omawiałem własności całki oznaczonej. Otóż całka na całym odcinku jest sumą całek. Taki punkt C był wtedy użyty od A do X0 w tym przypadku i od X0 do X. Czyli pierwszą całkę zapiszemy jako całkę od A do X0, trzy kropki, plus całka od X0 do X. Tu akurat X jest na prawo od X0, ale w tym wariancie to zapisuję. Można by i dla X mniejszego od X0 też odpowiedni wariant zapisać. Minus całka przepisuje od A do X0 podzielone przez X minus X0. To się odjęło. I zostało. Cały czas przekształcamy iloraz różnicowy dla funkcji f duże w punkcie x0. Czyli mamy w liczniku całkę od x0 do x z funkcji, teraz dopiszę f od t dt przez x minus x0. Gdzie jest x? X jest tu. I teraz załóżmy, że dla danego epsilona dodatniego przy istnieniu tej delty nasz x już jest tak bliski punktu x0, że odległość x od x0 jest mniejsza od tej delty. Czyli x0 plus delta jest tu gdzieś, a x już jest tu na tym odcinku od x0 do x0 plus delta. No więc jeżeli mam funkcję, proszę popatrzeć w tym miejscu, f od x na odcinku od x0 do x, trzymam ten odcinek, to wtedy dla tych wartości funkcji nasza funkcja jest tak ograniczona z dołu przez to, a z góry przez to. Czyli całka od x0 do x z f od t dt, biorę tylko licznik ilorazu, jest większa równa od f od x0 minus epsilon, a nawet większa, razy długość przedziału, razy x minus x0. Skąd to się wzięło? Korzystam teraz z pewnej własności całki. Jak funkcja była między a duże a b duże, mieliśmy takie oznaczenia na jednym z wykładów, to wtedy całka z tej funkcji była większa od a duże razy długość przedziału, tam było b minus a, a mniejsza od b duże razy b minus a. I tę własność też tu stosuję, czyli funkcja jest większa od tej liczby, czyli całka jest większa od tej liczby razy długość przedziału. Długość przedziału to jest x minus x0, a z prawej strony ograniczenie funkcji z góry, czyli f od x0 plus epsilon, to jest ta liczba, razy długość przedziału x minus x0. Podzielone wszystko jest przez x minus x0 w tym wzorze. X minus x0 się upraszcza i otrzymujemy następującą nierówność, którą zaraz wypiszę już na czystej tablicy. Iloraz różnicowy funkcji f duże, f od x minus w punkcie x0, minus f od x0 przez x minus x0, który był równy, przypominam, takiemu wyrażeniu całka od x0 do x z f od t przy tamtych oznaczeniach dt przez x minus x0, jest ograniczony, już do tego doszliśmy, z góry przez f od x0 plus epsilon, a z dołu przez f od x0 minus epsilon. I do tego doszliśmy. No więc jeżeli tak, to teraz proszę popatrzeć. Ten iloraz różnicowy jest większy od f od x0 minus epsilon. Zwijamy te dwie nierówności razem i mamy, że f od x minus f od x0 przez x minus x0 minus f od x0. Co robię? Przenoszę f od x0 na lewą stronę, czyli tu. Minus f od x0 i to f od x0 też na prawą stronę w tej chwili. I to wyrażenie jest mniejsze, ale już nie będę tego pisał, mniejsze od epsilona, a większe od minus epsilona. Jeżeli tak, to wartość bezwzględna tego wyrażenia jest mniejsza od epsilona. Doszliśmy do takiej sytuacji.
dla dowolnego epsilona, dla x dostatecznie małych, mamy taką relację. No więc teraz epsilon jako dowolny dąży do zera, x dążą wtedy do zera i to wyrażenie ma granicę przy x dążącym do x0 i granicą jest ta liczba, bo epsilon jest dowolnie mały. Czyli ta funkcja, czyli iloraz różnicowy funkcji f duże, funkcji z argumentem w górnej granicy całkowania, ma granicę i tą granicą jest ta liczba, czyli f od x0. Udowodniliśmy, że f prim od x0 istnieje i równa się f od x0. Punkt x0 był dowolnym punktem, więc udowodniliśmy, że funkcja f duże, funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania jest rzeczywiście funkcją pierwotną dla funkcji f małe. I ten fakt będzie istotnie wykorzystany. Na koniec może ciekawostki. Jeżeli ktoś spotka zadania na ćwiczeniach, na przykład takie, całka od, ale najpierw pochodna, d po dx, całka od a do b z funkcji f od t dt. To ile taka pochodna wynosi? Nie dajmy się złapać. W tej chwili nie ma funkcji z argumentem w górnej granicy całkowania, bo to jest liczba. To jest stała funkcja. No to wtedy trzeba odpowiedzieć, że to jest zero, jeżeli już funkcja stała. A jeżeli będzie taka sytuacja, d po dx, całka od x do jakiegoś b z funkcji e do x kwadrat, czy to t kwadrat, będziemy pisać, t kwadrat dt. To ile wynosi pochodna z takiej funkcji? No więc teraz argument jest w dolnej granicy całkowania. Czyli najpierw trzeba odwrócić granicę, taka wskazówka jest, i napisać tu minus, czyli to będzie pochodna, minus tej funkcji, czyli będzie minus e do x kwadrat. Taka będzie odpowiedź. A jeżeli będzie taka sytuacja, pochodna funkcji od x do x kwadrat sinus t dt, to ile taka pochodna będzie wynosiła? Proszę zauważyć, udziwniamy sytuację. Mamy funkcję z argumentem x i on jest w dolnej i w górnej granicy całkowania. No więc wskazówka jest taka. Najpierw rozpisać tę całkę od x do jakiejś stałej, potem od stałej do x kwadrat, potem tam, gdzie jest w dolnej granicy całkowania, argument przenieść do górnej, zmieniając znak całki. I już będziemy mieli dwie całki od stałej do x i od stałej do x kwadrat i wtedy dopiero różniczkować je zgodnie z twierdzeniem Newtona Leibnica. Przy czym, jeżeli będzie taka sytuacja od a do x kwadrat i tu jest sinus t dt, to pochodna tej funkcji to jest pochodna funkcji złożonej, bo argumentem nie jest x, tylko x kwadrat. Czyli najpierw to będzie pochodna, czyli sinus i ten x kwadrat wpada w to miejsce, x kwadrat i wszystko razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli jeszcze razy 2x. Podsumujmy cały ten wykład. Podaliśmy fundamentalne twierdzenie rachunku całkowego, że funkcja z argumentem w górnej granicy całkowania, całka od a do x z funkcji ciągłej, ma zawsze funkcję pierwotną i jej pochodną jest właśnie f od x, bo ta funkcja jest funkcją pierwotną do funkcji danej. Jakie to ma znaczenie? Zobaczymy na kolejnym wykładzie, na którym już będzie słynny wzór Newtona Leibnica do liczenia całego znaczonych.